To, że przynależę do tego zespołu, to z jednej strony jest taka duża satysfakcja, bo się kultywuje jakąś tradycję naszego regionu, się pokazuje naszą gminę, promuje, będąc gdzieś poza, dalej, na dalszych terenach. Jak również jest to w pewnym sensie też odskocznia od codzienności, bo człowiek odsuwa na bok wszelkie aktualne problemy, wszystko co ma zrobić to na chwilę zostaje na potem. Teraz jest tu i teraz, jest próba, jest występ, jest wyjazd i tym się w danym momencie żyje. Ale muszę też powiedzieć, że to jest dużo pracy też, bo trzeba wygospodarować w tym szybkim życiu czas, żeby się spotkać, żeby poświęcić te chwile. Ale na pewno jest warto być w zespole. Człowiek czuje się taki doceniony w pewnym sensie, taki no, zauważany. Bardzo często dzieci mówią, o proszę panią, widzieliśmy panią tam i tam. I to jest takie bardzo, bardzo przyjemne. Jestem akompaniatorem, albo można powiedzieć kierownik muzyczny, bo tak, moja praca to tak. Jasne, że poszukiwanie repertuaru, jego opracowanie, rozłożenie na głosy i potem jasne próby i donoszę wszystko do zespołu, każdemu muszę pokazać co do czego i potem to łączymy razem i co wychodzi to słyszycie. Często jako zespół braliśmy udział w takich konkursach obrzędowych, gdzie prezentowaliśmy jakieś obrzędy, czy to wesele, czy to chrzciny, czy to jakieś no, różnego rodzaju takie wydarzenia i uroczystości, które towarzyszyły wcześniej ludziom, przeważnie w większości na wsi. Teraz już tak jakby to zanikło właśnie i my dzięki na przykład tym, że my w tych obrzędach bierzemy udział, przypominamy jak to było, jak to się działo, jak to się odbywało, na czym to polegało, dlaczego tak, a nie inaczej było. I też to czerpiemy od ludzi, którzy jeszcze to pamiętają, którzy to kultywowali no, tak normalnie, na co dzień. Poszukiwanie repertuaru zawsze jest aktualne, dlatego że żeby zespół był ciekawy dla publiczności, dla sami dla siebie, to zawsze musi być taki repertuar niezwyczajny, albo taki głęboki, albo taki, żeby to pasowało dla wszystkich, żeby dla nastroju, albo dla przeżycia jakiegoś. Dlatego zawsze jest takie trudności, że znaleźć ciekawą piosenkę, to trzeba bardzo dużo przewrócić te informacje i popytać, pojeździć, poszukać w internecie. Jasne, że repertuar przede wszystkim swój, czyli regionalny, białoruski. No, śpiewamy różne piosenki, i ukraińskie, i rosyjskie, no jasne, że polskie, no, ale przede wszystkim białoruski i regionalny. W naszym zespole mamy dwa komplety strojów. Ten, który ja mam, reprezentuję, to jest jeden i jeszcze panie mają taki bardziej z niebieski, splisowaną spódnicą. Stroje mają motywy białoruskie, mniejszości białoruskie. Takie typowe wzory na rękawach, wzory kwiaty przeważnie dominują. No i na głowie toczek, bluzka, czyli tak normalnie, kamizelka, no i oczywiście fartuch, bo jak inaczej, i spódnica. No i buty też dopasowane odpowiednio do stroju. Także tak, strój w kolorze bordowym, drugie mamy w kolorze niebieskim i te z motywami białoruskimi. U nas tak jest. Są nauczyciele, są listonosz, weterynarz, sprzedawca, przewodnicząca rady gminy, no i ja, jakiś tam muzyk. Dlaczego tutaj przyjeżdżam, pracuję? Bo pierwsza zasada, to ja lubię to. To pierwsza i wyłącznie główna zasada, bo ja bez tego nie mogę żyć. I dlatego tutaj już dojeżdżam przez 16 lat z Białorusi, bo po prostu dusza potrzebuje tego, ja, no, takie moje życie po prostu. I życie całego zespołu, nie tylko moje. Nawet całego Podlasia, tutaj takie śpiewające ludzie, takie, że tutaj po prostu przyjeżdżasz i czujesz się potrzebnym, czujesz się, że to właśnie to trzeba dla każdego, bo to lubią tutaj. To jest aktualne, cały czas będzie aktualne.